Prawdziwe opowiada o rzeczach istotnych, to znaczy opowiada o naturalnej potrzebie tworzenia. Wydaje mi się, że jest ciekawym takim przyczynkiem w ogóle do refleksji na twórczości. Natomiast nie jest to wsobny autorefleksyjny dyskurs sztuki o sztuce. To wydaje mi się, że problemy tu poruszone, czy to w przypadku nawiązania do opowiadań, do twórczości babci Ani, czy w przypadku tej transpozycji potem na burza tych motywów, wydaje mi się, że w sposób zasadny i dość jasny i klarowny, bez zbędnego uatrakcyjniania tego widzowi, wpisuje się to w taką tradycję refleksji nad sztuką, ale nie w sobie, to znaczy takiej, która może być istotna i ważna dla każdego z nas, bez względu na to, czy zajmuje się sztuką, czy kompletnie nie. Dlatego uważam, że praca bardzo cenna i bardzo dobra. Tym bardziej gratuluję pani magister sztuki i oddaję głos poprzednio. Dziękuję, witam serdecznie wszystkich przybyłych na wystawę. Przede wszystkim chciałabym podziękować pani Agnieszce Wójko za udostępnienie naprawdę genialnego miejsca wystawienia niczego, które naprawdę świetnie tutaj się sprawiło i dla mnie, i po prostu myślę, że te obrazy się tutaj odnalazły bardzo dobrze. I doktorowi Jakowi Karakucie za pomoc. Dziękuję serdecznie. Wystawa moich prac jest pewnie inspirowana historią opowiedzianą przez moją babcię Olę. Wspomnienia te pochodzą od różnych religijnych odniesień, różnych religijnych odniesień, ale przeniesionych na język dziecka, ponieważ te wszystkie wspomnienia są elementem babci dzieciństwa. Starałam się je przenieść na płótna. Jeszcze nie było trudne, ponieważ te wspomnienia są bardzo, bardzo odległe i to stało się trochę chaotyczne i muszę być otwierać tę całość. Wymagało